Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Michał, aka Pomidorowy.pl, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej sesji z Ratchet & Clank Quest for Booty, albo zagrajmy w Ratchet & Clank Quest for Booty. Poprzednim razem poznaliśmy fabułę tej gry, czyli dowiedzieliśmy się, że Clank został porwany, więc Ratchet wraz z jego towarzyszką, dziewczyną, znaczy może to nie jest jego dziewczyna, ale raczej jego kumpelą o imieniu Talwyn, postanowili ruszyć na uratowanie Clanka i zahaczyli w zasadzie o Hollow Far Island oraz mieliśmy możliwość zwiedzenia jaskiń Morrow, gdzie tam dowiedzieliśmy się, że nasz, powiedzmy, kolega lub osoba, która nam po prostu, raczej postać, która nam towarzyszyła, czyli dokładnie Petey, postanowił nas zdradzić i ożywił przy tym pirata za pomocą głowy Slaga i ożywił on w zasadzie pirata, on się nazywał Dark Vader Slag, który przywołał swoich oto pomocników, którzy chcieli nas udupić. No i teraz wracając do Hollow Far Island, mamy niestety tego nieprzyjemności, tego co oczywiście Petey zrobił, czyli po prostu ożywiając Slaga praktycznie spowodował, że teraz mamy wojnę na Hollow Far Island. Zresztą jak widzicie na załączonym obrazku po ostatniej sesyjce, gdzie ostatnio skończyliśmy i czekajcie chwilę. Jedna rzecz mi się tutaj nie spodobała, mianowicie to, że były te czarne paski u góry i na dole. No ale dobra, możemy wrócić sobie do gierki i teraz wszystkich rozpierdzielać. Tak jest. Możemy teraz wszystkich rozpierdzielać bez żadnych tutaj skrupułów, więc sami widzicie, jakim frajerem okazał się Petey, który nas zdradził. A szkoda, bo on był całkiem sympatycznym piratem na początku gierki. Szkoda, że niestety zrobili z niego takiego czarnego charaktera na siłę, no ale niestety, tak najwidoczniej musiało być. Tak więc musimy teraz wszystkich niestety tutaj podwładnych Slaga się pozbyć. Ponieważ oni stanowią niestety dla nas tutaj swego rodzaju po prostu zagrożenie dla Hollow Far Island, na którym obecnie się znajdujemy. Szkoda, bo Hollow Far Island w ogóle jest bardzo ładną tą wyspą. No ale niestety musieli tutaj jakiś atak wymierzyć w naszą stronę. Swoją drogą, mamy gdzieś tutaj tego? O, mamy tutaj naszego... Naszą amunicję chciałem powiedzieć. Przez chwilę po prostu zapomniałem słowa, dlatego teraz słyszeliście muzykę. BS stands for. Dobra, więc teraz dostaliśmy działko, którym musimy w zasadzie pozbyć się tych działek, które tutaj naparzają, więc zrobimy w taki oto sposób. Będziemy atakowali te działka, które się otwierają, czyli między innymi te o. Jest to dosyć, przyznam szczerze, żmudna sekcja, nie będę tego ukrywał. A, bo jeszcze tam u góry jest typcio, który nas atakuje. To jest najgorsze faktycznie. Dobra, teraz jest inne pytanie. Gdzie jest nasz nanotek? Bo ja mam tylko 2 HP. Gdzie jest nanotek? Fuck. To się źle skończy. Gdzie jest nanotek? serio się teraz pytam, gdzie jest ten pieprzony nanotek? Daraj, cały Armagedon od zera, fuck. Look out! They brought in a Skullwalker!
Ej, to jednak nie muszę od zera robić, skoro tutaj pojawiła się ten robot. Więc wygląda na to, że jest tutaj checkpoint normalnie po zbiciu tamtego działka. Fajnie w sumie. Tym bardziej, że widać, że tych akurat przeciwników mamy na tego, na hita. Kurczę, ale patrzcie, jaki ten slack jest dziany, kurde, że on ma tylu podwładnych. Tyle osób chce mu służyć. Tyle osób jest po prostu tak naiwnych. Kurde, ale tych jak ja mam skasować? Chyba muszę ich tak dookoła tak brać. Tak mi się wydaje. Dobra, tutaj by się przydał nanotek, nie powiem, że nie. Albo jeszcze inaczej, zobaczmy w nasze zbroje, co mamy. Mamy tutaj jeszcze Tornado Launcher. I tyle w zasadzie, to może spróbujmy Tornado Launchera. O! O! Dobra, zniszczył ich. Świetnie. Wracamy z powrotem. Fuck, 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 fuck. Uff, dobra. Idziemy do góry nanoteka szukać. Nanoteku, przepraszam. Jest nanotek, dobra. Możemy się wyleczyć. Chociaż trochę. Ale to 5 na 15 dalej mi nie zadowala, bo fajnie byłoby mieć więcej trochę tego HP. Mamy zaraz 10 minut na nagraniu w sesji. Okej, tutaj znowu się ich coraz więcej pojawiło. Dobra, mamy kolejny raz działko. Teraz nie możemy tego, przesrać tego. Mamy po raz kolejny działko, więc mamy po raz kolejny szansę, żeby tutaj ogarnąć co nieco. Dobra, widzę, że te pyły trzeba po prostu niszczyć. To jest clue w całym tym. A te pyły mogą nam naprawdę srogi damage zadać. Let me guess. Union regulations? Yeah, let's go with that. Dobra, tu już mu spadło. Dobra. We have to catch up with Darkwater before he comes back for another raid.
Do you have any idea where he went? A map? Ratchet, that could be the location of Darkwater's treasure. See if you can find someone to translate it. No. Więc teraz po tej jakże zacnej wojnie z podwładnymi Slaga, którzy nas tutaj chcieli po prostu zaczadzić swoim smrodem, co mogliśmy zobaczyć, że cała wyspa nagle się zrobiła zielona. Musimy teraz... No, więc będziemy musieli udać się do Szmuglera, albo Smuglera, jak chcemy sobie go nazwać. I tam on będzie miał dla nas mapę skarbu Darkwatera. I tam będziemy musieli się wybrać do następnej lokacji. Bo być możliwe, że tam będzie na nas czekał Clank. Nie, mało to prawdopodobne, no ale jednak. Być może coś takiego może mieć miejsce. Nie mówię, że nie. Aczkolwiek no mój stan HP jest naprawdę bardzo krytyczny, więc fajnie byłoby tutaj na notek jeszcze znaleźć. Chyba, że będziemy mogli od niego odkupić. Dobra, gdzie on jest? O, tutaj jest Szmugler. Whoa there, friend. What's your hurry? Well, this is your lucky day. See, this here's a map to Darkwater Cove. It's written in Decadroid, but I would be happy to act as your guide. Now, of course, I couldn't offer my services without, say... Cold hard cash! Oh! No, i sama ta mapa kosztuje ile? 12 500 śrubek. My mamy obecnie 48 tysięcy... 867, więc oczywiście, że kupuję. Thank you kindly, friend. Let's go. Come on, partner. What do you say we borrow that skiff? I on, oczywiście, Szmugler będzie nam teraz towarzyszył w wyprawie do tego oto miejsca. The smuggler was true to his word. So with the Fulcrum Star within his grasp, and without even stopping at a pub, our hero sailed off into the night. His destination? Adventure! Jeez, laying it on a bit thick, eh, Pete? Are you sure you want to go in there, friend? These ears have heard some mighty disturbing stories about this old island. That star is my only hope of finding Clank. I'm not leaving Murdergras without it. Well, all right, but I couldn't let my favorite customer go without a little extra firepower. Now, why don't you take these weapons? I just found them floating out near Hulafar Island. Darkwater Cove. Dobra, to jest nasza nowa lokacja. Właśnie się tutaj dostaliśmy. I teraz tak, dostaliśmy, jak widzicie przed chwilą, upgrade. Mamy... Kurde, nie pamiętam, jak ta broń się nazywa, ale właśnie Predatora żeśmy zdobyli w każdym razie. Tu pewnie pojawi się wam pełna nazwa. No i co? Szmugler nas tutaj zabrał do Darkwater Cove, ponieważ tutaj być może znajdziemy tajemnicę Darkwatera. Ponieważ, jak wiecie, nasi bohaterowie próbują też również rozwikłać tajemnicę właśnie tego oto pana, który dawno, dawno temu zmarł. W sensie zginął. Bo to jest robot w zasadzie, z tego co dobrze pamiętam. Więc w sumie się zepsuł. O! Jeszcze lepiej. Okej, co tutaj mamy? W zasadzie to nic nie mamy, poza tym, że mamy tutaj drzwi z tą oto gębą paskudną, więc podejdźmy i zobaczymy, co się stanie. Greedy soul that dares set foot on Darkwater Cove. State thy name, and pray it's reached mine ears before. No i tutaj musimy wykorzystać podstęp, więc będziemy musieli się podstawić albo podszyć pod Angstroma Darkwatera. Is it possible? You don't look like him. Been a long time, and mine eyes aren't what they once were. If you really are Darkwater, prove yourself and fight like him.
Tak, jeżeli jesteśmy prawdziwym kapitanem Dark Waiterem, no to musimy sobie pozbyć się właśnie tych oto tutaj przeciwników. Ponieważ wtedy udowodnimy, że jesteśmy prawdziwym kapitanem Dark Waiterem. Ale my to zrobimy w prostszy o wiele sposób, jak sami zresztą widzicie. Po co mamy sobie utrudniać życie, skoro możemy sobie ułatwiać. Więc rzucajmy naszym kluczem. Oczywiście, że tak. Po co mam marnować ammo, tym bardziej, że nawet chyba teoretycznie nie mogę teraz nawet z ammo korzystać. No. I ponieważ udowodniliśmy, że potrafiliśmy pokonać tych oto przeciwników, wobec tego... wobec tego ten Skull Totem nam pozwolił otworzyć drzwi. I teraz jesteśmy oficjalnie w Dark Vader Cove. Bardzo fajna lokacja swoją drogą. Taka trochę mroczna, taka trochę ciemna. Ale takie nawet lokacje też się przydadzą w grach wideo. Wiecie, o co chodzi. Fajnie, że po prostu mamy tutaj taką trochę mroczniejszą lokację. Co tu w ogóle mamy za lampion? Okej, nie wiem, nie wnikam. Mamy tutaj również platformy. I co tutaj jeszcze jest? Aha, tu... i mamy nanotek jeszcze z amunicją. I to tyle. Okej, więc Talwyn pewnie będzie chciała tędy pójść, więc ja pójdę tędy. A, dobra, to jest podstęp. Mamy tutaj naszego swingshota? Kurde, prawie się złapał, widzicie? Prawie się złapał. Trochę sobie światło zapalę, bo już się troszeczkę ciemniej zrobiło. Bo dzisiaj trochę taka deszczowa pogoda, mimo że na początku było tak fajnie, bo wiecie, było 15 stopni, nawet bym powiedział, że 17. A ja to nagrywam w sobotę 27 marca, czyli w sumie już 6 dni po pierwszym dniu wiosny. Jutro chyba będzie przestawianie tych zegarków, z tego co dobrze pamiętam. O, i super. Udało nam się kurde, nie! Fuck. Za szybko to zrobiłem. Za szybko uderzyłem w tamte skrzynki. Oh, Jesus. Dobra, jest... No, i tak to powinienem zrobić od początku. Okej. Mamy tutaj nasze sympatyczne ślimaczki, które się świecą. Otóż nie wiem, czy wiecie, ale te ślimaki mają swoją nazwę. Nazywają się one heliogruby. Tak, heliogruby się nazywają. I one się nam przydadzą. Ponieważ tam, jak widzicie, po raz kolejny mamy te stworki, które nas chcą atakować. Kurczę, nie tak to chciałem zrobić, przepraszam cię. Dokładnie, w taki sposób to chciałem zrobić. I teraz będziemy musieli zrobić taki patent, czyli będziemy musieli te oto platformy do siebie przyciągać. Okej. I teraz ten. I dawaj. Przyciągamy, no, przyciągamy. Nie śpimy. I myk. I myk. Jesteśmy po drugiej stronie. Bardzo dobrze, o to chodziło. I teraz będziemy odstraszać tutaj te kurde nietoperze, czy whatever, jak one się nazywają. No, tych krabów co prawda nie przestraszymy, no, ale przynajmniej się staraliśmy. Ale kurczę, muzyka tutaj też jest fajna, naprawdę. Angstorm Breu, czyli jesteśmy teraz obok kapitana Angstorm, dobrze pamiętam?
Chyba tak, to był chyba on. Widzę, że tutaj Talwin udało się dostać. Pewnie oszukała troszeczkę system. Ciekawe, jak jej droga wyglądała. Pewnie mniej ciekawiej niż moja. Więc dobra, pogadajmy sobie z nim. Bartender. A nie, to jest jednak bartender. Czyli coś a la taki barman? Nie wiem. Hey! This facility is reserved for Captain Maelstrom Jerkwater. I mean Darkwater. Fix me a drink and ye may pass. A bit of the bubbly, a chill to the bone. Top it with a twister and send a happy pirate home. Okej, okay, więc jaki musimy mu zrobić drink? Ten? Your ingredients be fair, but your order be rotten. A bit of the bubbly, a chill to the bone. Top it with a twister and send a happy pirate home. No dobra, no to zaczynamy w takim razie. Spróbujmy zrobić taką kombinację, bo teraz trzeba będzie mu tutaj drinka podać. Tak zwanego. Slightly bitter aftertaste. Proper amount of snogs, trout. A fine point indeed. Well done. All right. Here's your next drink. A dash of a cyclone, a drop of hot fire. A wee bit of bubbly makes an honest man a liar. No dobra, no to zobaczymy, jaki drugi będzie drink. Coś mi się wydaje, że to będzie mieszanka czerwonego, zielonego, żółtego i niebieskiego, aczkolwiek wolę nie zgadywać, więc zobaczymy, jak to mniej więcej pójdzie. No dobra, tak więc myk, myk i teraz pytanie, chyba to. What are you trying to do? Kill me? Again? O nie. Złego tutaj tego dałem. To miał być żółty. He may be Darkwater after all. All right, here's your last drink. A pinch of lover's greed, a dash of winter's sorrow. Top it off with golden sun and bid thee fair good morrow. Mam nadzieję, że to będzie już ostatnia kombinacja, bo szczerze powiedziawszy nie mam już pomysłów, co mogę mu tutaj dać, żeby on mógł, nie wiem, z łaski swojej nam drogę tutaj odpalić. Tak więc zobaczmy, co tutaj możemy jeszcze zrobić za mieszankę. Może spróbowalibyśmy wszystkiego mu dać? Chociaż nie wiem. Mało prawdopodobne to jest, żeby wszystko mu dać. Tak więc lecimy. Zielony, niebieski i żółty. Może to będzie dobra kombinacja. Tak trochę strzelałem teraz. Not bad. A little on the sour side. Yet the dash of worm stool makes it blissfully reminiscent of a fine chateau fiasante. You did it, sir! Welcome home! Allow me to fetch you the steps. Udało się. Mamy to. To było całkiem fajne zadanie, powiem wam szczerze. Troszeczkę podchwytliwe, ale fajne. To muszę przyznać. Okej, okay. Więc dzięki ci, ziomek, mam nadzieję, że drinki z mojej strony ci smakowały, idź sobie tam spać, zasłużyłeś na odpoczynek, a my zatem ruszajmy w stronę tam, gdzie te pyły poleciały, bo musimy się tam udać. Innymi słowy, by te pyły tam nie poleciały, co nie? Gdybyśmy nie musieli się tam dostać.
Tylko pytanie jak? Jest jakaś inna droga, żeby tam się dostać? O, elo? Coś tam jest chyba, o ile dobrze widziałem. Ty, mamy tutaj nawet katapultę. To już w ogóle jesteśmy wygrani, skoro musimy tędy iść. Okej. I myk. O! To było fajne zadanko tutaj, w sensie zadanko, Jezu, czemu ja to zadaniami nazywam? To po prostu fajna sekwencja tutaj teraz była. Bo tutaj mamy teraz zapadające się w dół platformy. Aha, fajnie. Nie to chciałem zrobić. W ostatniej chwili się tutaj mi aktualizacja systemu Windows 10 odpaliła, ale ja na razie nie chcę aktualizować swojego systemu. O, i chyba kolejny mamy quest. Czyli trzeba będzie tutaj coś z tym zrobić. Mam takie dziwne przeczucia. Angstorm Tune. Okej. Zobaczmy, co tutaj mamy i zaraz się zabieramy za tego. Mamy tutaj nanotek, ale nanotek się na razie nam nie przyda. Więc zagadajmy sobie do kolejnego Pirate Skulla, czyli do czaszki pirata. I won't sleep until I... Wait a minute. Aren't you a bit short and furry to be Angstrom Darkwater? Play his concerto of doom and prove you're him. Here be the first part. Okej, więc musimy teraz odtworzyć, żeby przejść dalej to, co tutaj widzieliśmy przed chwilą. Well done! But that just be the first part. Here be the next. Okej, to była pierwsza część, więc teraz tak, raz, dwa, cztery, raz, dwa, trzy. Okej. Raz, dwa, cztery, raz, dwa, trzy. Splendid, splendid! A fine tune that was. I danced the jig, but someone took me legs. There be one final part for you to play now, matey. And here it be. Raz, cztery, trzy, dwa. Raz, cztery. It is you, Captain. No one tickles the ivories like you, sir. Tis true. Here be the steps you require. Pass and be merry. Zajebiście. Bardzo dobrze nam poszło. Czyli wygląda na to, że ten wyspa Darkwater Cove to będzie po prostu taka wyspa, gdzie będzie w cholerę dużo takich tych challenge na nas czekać. Z tego co widzę. Bo praktycznie non-stop mamy tutaj jakieś zadanka. Dobra, no to co, może polećmy sobie teraz naszą kochaną, jakże ponętną rurą. Jakkolwiek to brzmi, naszą szyną, przepraszam. I co, jesteśmy teraz z powrotem na następnej stronie i teraz tam poleciały te znaki. O, czyli będziemy mogli się już dostać do tej ogromnej czaszki. Nice one. Okej, okay. Talon pewnie już na nas tam czekał u góry. Arkstorm Shadow. Okej, następne zadanko widzę. To już jest trzecie z rzędu, bo na początku mieliśmy robienie drinków dla tamtego jegomościa. Tutaj mieliśmy teraz granie na tych, powiedzmy, organach. A tutaj z tego co widzę, to jest dosyć ciekawe zadanko. Bo tutaj będziemy musieli dopasować sobie te wszystkie elementy do tych oczu i gęby. Skąd to wiem? Bo nie bez powodu byłyby tutaj te elementy. To jest coś jak w Medieval 1, gdzie również trzeba było coś podobnego zrobić, z tego co pamiętam. Tak więc
No co, zaczynamy chyba. Nie mam tutaj co, za bardzo co przedłużać. Tak mi się wydaje. Co, możemy pogadać? O, tu możemy pogadać. Pirate School. Okej. Więc teraz tak, musimy to zrobić w taki sposób, aby... To oko chyba tu nie pasuje. A nie, to musimy... Nie jak najdalej, tylko jak najbliżej tego chyba. Spróbujmy. A może jak najdalej w sumie? O, było, było. Widzicie? Dobrze. O, było, było, było. Dobra. I teraz czacha. W sensie czacha, no to co mam. Jednak nie to. Chyba. Just a minute there, Captain Darkwater. Perhaps you'd be so kind as to prove yourself by demonstrating your skill with a blade. No, oczywiście Skull Pirate nas wykiwał, bo tak naprawdę miały się nam tutaj drzwi otworzyć, a teraz przez to, że żeśmy dopasowali do tej zgadywanki właśnie to, co mieliśmy tutaj ogarnięte, czyli w zasadzie tą całą zgadywankę, to teraz jakby będziemy mieli, no łagodnie mówiąc, przesrane. Tak więc zabierzmy się za nich, żeby nie było, bo oni to są tacy, wiecie, mocni w gębie, ci piraci. Więc po prostu ich zaraz pociśniemy. Cała ta zgadywanka w sumie szkoda, że ona została zrobiona w taki sposób. Znaczy, fajnie, że została w taki sposób zrobiona, ale szkoda, że efekt tego taki jest, że drzwi nam się nie otworzyły, tylko musimy walczyć teraz z tymi wypierdkami. No ale prawdę mówiąc, gdyby nam się tutaj drzwi otworzyły, to nie mielibyśmy dodatkowego czasu w gameplayu, co nie? Przez to gameplay byłby jeszcze krótszy niż początkowo tutaj gadaliśmy, bo samą tę grę da się przejść 2 godziny, czyli na upartego, gdybym zrobił taką długą sesję, to bym mógł w jeden dzień tą całą gierkę nagrać. A ja wolałem to zrobić z malutkimi przerwami. Dzięki czemu teraz, dzisiaj mogę wam spokojnie wielki finał nagrać. Bo ja pamiętam, że tą gierkę nagrywałem chyba w poniedziałek, o ile dobrze pamiętam. Tak, w poniedziałek ją nagrywałem. A dzisiaj mamy już sobotę, czyli praktycznie miałem 5 dni przerwy od tej gierki. Ale kurde, naprawdę, to jest prawda, to jest jeden z najłatwiejszych Ratchetów, jeżeli chodzi o Future i ogólnie Ratchetów. Tak szczerze. Trochę to jest przykre z jednej strony, no ale trudno się mówi. Najwidoczniej musi tak być. Wiecie co? A ja bym zrobił teraz tego, Fusion Grenade. I tam w tego tutaj do góry rzucił. O! Żeby go poskładało jak origami. O, następny tu widzę, że jest u góry. Tornado Launcher. Może spróbujmy Tornado Launcherem go pocisnąć.
Ty, został pociśnięty, jak nic. Kurde. Masakra. Teraz ten jeszcze się pojawił. A i całość od zera teraz, co nie? Znowu będzie nam się wbijał kolejny level. O! I teraz wiem, kogo będziemy cisnąć. W taki sposób będziemy tego tutaj cisnąć. Dobra, może nie w taki. Naładujmy sobie nanoteka. I jedziemy z magma kombustorem. Trzeba mieć po prostu na niego dobrą taktykę. Z jednej strony go i z drugiej atakować w tym samym czasie. Albo jeszcze lepiej. Kurde, co ja mam z tym selectem? Dlaczego ja selectem próbuję włączyć ten bronię? Fusion Grenade. Albo Tornado Launcher, przepraszam. No. I o to chodziło. 45 minut już mamy na liczniku. Kurczę, jak ten czas szybko leci. Przynajmniej jak nagrywam. There it is. The Fulcrum Star. Watch your step there, laddie. X doesn't always mark the spot. A fair good morrow, young Lombax. I pray God preserve ye from the pythors and their bellies. But don't worry, we'll take good care of your fair Sally.